siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set. Szósty set przedsezonowo. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego cyklu przygotowań do Plus Ligi, czy też odliczania do Plus Ligi. Dojechaliśmy już do piątej drużyny poprzedniego sezonu, czyli Trefla Gdańsk, no i dzisiaj czwarta drużyna poprzedniego sezonu, czyli Jastrzębski Węgiel. Czwarta drużyna, natomiast gdyby nie nieudany początek sezonu, to wydawałoby się, że od pewnego momentu Jastrzębianie stali się taką drużyną, która mogłaby spokojnie powalczyć chyba ze wszystkimi drużynami, które w tabeli w teorii były nad nimi, czyli Skrobełchatów, Werwą Warszawa, Orlen Paliwa czy Grupą Azoty Zaksą. Natomiast no, już nigdy się nie przekonamy z uwagi na przerwany sezon koronawirusa, co Jastrzębski Węgiel mógłby osiągnąć w poprzednim sezonie, ale spróbujemy przybliżyć Wam skład na kolejny sezon i przewidzieć, co może się wydarzyć w kolejnym. No i opowiedzą Wam o tym Piotr Złoch i Filip Korfanty. Tak jak już wspomniałem, ten początek sezonu poprzedniego nieudany i tam kilka porażek dość wstydliwych, drużyny z bardzo dużymi aspiracjami prowadzonej na samym początku sezonu przez Roberto Santilliego. Roberto Santilli po tych kilku kolejkach został wyrzucony z klubu, czy też zrezygnował, trudno powiedzieć, zawsze te decyzje są pewnie gdzieś pomiędzy wolą trenera, a wolą zarządu. W jego miejsce Slobodan Kovač, no i on doprowadził drużynę do czwartego miejsca w tabeli, no i do kilku bardzo dobrych występów i no, wspaniałych meczów w Lidze Mistrzów. Punkty szczególnie do zapamiętania, no to dwie wygrane z Zenitem Kazań w fazie grupowej Ligi Mistrzów, no i kto wie, jakby się to potoczyło, gdyby przyszło im rywalizować z Trentino, chociaż no rywal no też niełatwy, ale skoro udało się z Zenitem, no to może i z Trentino by się udało, ale tego się nie dowiemy, tak samo jak nie dowiemy się, co byłoby, gdyby rozegrano play-offy, ale rzeczywiście końcówka sezonu w wykonaniu Jastrzębskiego Węgla już napawała dużymi nadziejami kibiców tego klubu. Tak, i no i też przed poprzednim sezonem wydawało się, że no drużyna kompletna. Pamiętam zresztą, że ty i Kuba w nagraniach przed poprzednim sezonem wskazywaliście Węgiel jako waszego głównego faworyta do mistrzostwa. Tam nie mówię, że było daleko, no bo Jastrzębie było w sumie w ścisłej czołówce i trudno było mówić, że na pewno nie mieliby szans w playoffach. Natomiast no to właśnie drużyna kompletna, a mimo tego, że to była drużyna kompletna, to przed tym sezonem nadchodzącym zmian w składzie dość dużo. O tych zmianach w składzie jeszcze za chwilę. Natomiast no Jastrzębski Węgiel zdobył Mistrzostwo Polski jedno w czasie Plus Ligi, czy też Polskiej Ligi Siatkówki w sezonie 2003-2004. Natomiast no to, że zdobył jedno mistrzostwo, nie oznacza, że Jastrzębian nie można oceniać jako jednego z no, absolutnie najmocniejszych zespołów tych ostatnich 20 lat profesjonalnej Ligi Siatkówki w Polsce. Tak, chociaż jeśli wziąć pod uwagę jakieś puchary, które by się dało włożyć do gabloty, to tam jest dość krucho, bo oprócz tego Mistrzostwa Polski jeszcze pojawia się inne wygrane trofeum, czyli Puchar Polski w 2010 roku, a później już czegoś o Kruszca Złotego już tam nie uświadczymy, ale medali jest mnóstwo, bo są choćby trzy srebrne medale plus ligi, w sumie jakieś 6 chyba, czy 8 nawet medali, dokładnie nie pamiętam, ale około 8 brązowych medali. Też medal Ligi Mistrzów chociażby w 2014 roku z Lorenzo Bernardim w Ankarze, ograny swoją drogą Zenit Kazań. Trochę tacy kaci Zenita Kazań powoli tak się zaczynają wyłaniać. Więc medali jest sporo, ale jeśli chodzi o to stąpanie, czy też stawanie na najwyższym stopniu podium, to tylko dwie takie okazje były, czyli to Mistrzostwo Polski, Puchar Polski. Tak, i no i właśnie zawsze trochę za Bełchatowem, gdy Bełchatów zdobywał te kilka mistrzostw rzędu, bądź trochę za Zaksą, bądź trochę za Resowią, tak? Zawsze gdzieś pojawiał się rywal, który sprawiał, że no pomimo dużych aspiracji Jastrzębski Węgiel po prostu nie był w stanie no domknąć tych swoich sukcesów i faktycznie zdobyć ten krążek z najcenniejszego, znaczy krążek, tak, medal z najcenniejszego kruszcu. No okej, dobra, no to tyle rysu historycznego Jastrzębskiego Węgla. Poprzedni sezon źle się zaczął, potem było dużo, dużo lepiej i w zasadzie z każdym kolejnym meczem było coraz lepiej. No i zobaczymy, czy tak dobrze będzie w kolejnym sezonie. No i zobaczymy też, za chwilę usłyszycie, którzy zawodnicy mają pomóc Jastrzębiu w osiągnięciu zakładanych celów na kolejny sezon. Szósty set. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
8 nowych postaci w drużynie Jastrzębskiego Węgla. Ostało się z tego składu poprzedniego 6 graczy i można powiedzieć, że 4 zawodników z tych 6 pozostanie w siódemce na kolejny sezon, no ale nie uprzedzajmy faktów. Zacznijmy może od pozycji przyjmującego. Odejścia. Julien Linel, targany kontuzjami w poprzednim sezonie, jak na ten moment jeszcze nie udało mu się znaleźć żadnego klubu, chyba że coś wiesz więcej? Jakieś parę tygodni temu była krótka wzmianka o nim we francuskim L'Équipe, że bardzo możliwe, że on poczeka do drugiej części sezonu znalezienie klubu. On stwierdził, że mu pozwoli to lepiej przygotować się do Igrzysk Olimpijskich, a na razie wygląda, że klubu faktycznie nie znalazł. No właśnie, on w zeszłym sezonie w zasadzie przez większość okresu, powiedzmy większość sezonu poprzedniego Julien Linel spędził w sumie za bandami, właśnie lecząc kontuzję. Dominik Depowski w zeszłym sezonie, no pewnie nominalny byłby to czwarty przyjmujący, gdyby nie fakt, że właśnie Julien Linel miał dość często kontuzję, no i on w sumie nawet dość dużo pograł i on będzie szukał swoich szans w Aluronie, CMC, Warcie, Zawiercie. No i z takich podstawowych przyjmujących, z tych, to akurat Christian Fromm grał najwięcej, razem z Tomaszem Fornalem w parze w zeszłym sezonie, no i on trafia do Grecji, do Olympiakosu Pireus. Czy myślisz, że kibice Jastrzębskiego Węgla będą tęsknić za którymś z tych zawodników? Biorąc pod uwagę następców, no to myślę, że ewentualnie może za Julienem kwestia bardzo problematyczna, bo tak naprawdę nie wiemy, ile on byłby w stanie grać, bo te jego kłopoty zdrowotne to nie jest coś nowego, tylko ciągnie się to za nim od dłuższego czasu i raczej trudno liczyć, że on byłby w stanie zagrać jakiś super sezon i wystąpić w wielu meczach, dlatego myślę, że niespecjalnie będą tęsknić kibice Jastrzębskiego Węgla za kimkolwiek z tych zawodników. Tak, pamiętam, ale że o Christianie Frommie to w ogóle też takie opinie bardzo często były i w sumie ja też się troszeczkę pod nimi podpisuję, że to taki właśnie typ zawodnika, który no właśnie trochę mało efektowny i w sumie te jego atuty ofensywne wcale nie były aż tak powalające, żeby akceptować to, że był w sumie no dużą luką na przyjęciu. I to, że był na przykład świetny na bloku, bo był, a to po prostu nie wystarczało moim zdaniem, żeby grać na miarę aspiracji Jastrzębskiego Węgla. No i właśnie zapadła decyzja, że pojawiły się nowe nazwiska, czyli mamy 3 nowe nazwiska w składzie Jastrzębskiego Węgla na przyjęciu, zaczynając od nazwiska z zagranicy. Yassin Louati w zeszłym sezonie we włoskiej Monzie. To jest, to jest reprezentant Francji. Czyli tak, reprezentant Francji dał się pozytywnie poznać z roli trochę zmiennika, czy właściwie takiego zawodnika, który coraz mocniej się tam rozpycha w kadrze Francji, bo to była jasna postać tej kadry na kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich, tych styczniowych. Tam Luati się z dobrej strony pokazał i to zwłaszcza w zagrywce. Z Francji wyjechał jakieś 3 lata temu, czyli 2 sezony spędził już we Włoszech. Najpierw w Padwie, bardzo dobry sezon, i kolejny w Monzie, również bardzo udane rozgrywki. Zawodnik o mocnej zagrywce, dobry w przyjęciu, trochę gorszy w ataku. I to nawet dobrze widać w sumie w statystykach i nawet na przestrzeni tych 2 sezonów we Włoszech on znacznie widać wzmocnił zagrywkę, przynajmniej jeśli popatrzymy na asy serwisowe. W Monzie grał z Bartkiem Kurkiem i z Dziaworonokiem i był 3. opcją w ataku, więc można powiedzieć, że to raczej zawodnik, który nie jest jego atutem atak. No i coś, co też jest powiedzmy jego charakterystyką, na którą warto zwrócić uwagę, jest powiedzmy istotne, no to już jest zawodnik, który ma 28 lat, więc to nie mówimy to, że on tam, wiesz, spędził 2 sezony we Włoszech, to może ktoś to źle zrozumiał, to nie znaczy, że to jest młody talent z Francji, który bardzo szybko poszedł do Włoch i nie ma 23-4 lata, to on już jest raczej ukształtowanym zawodnikiem, raczej nie powinno być żadnej rewolucji ani w stylu jego gry, ani w poziomie gry, więc tak jak mówisz, raczej te aspekty defensywne. Druga postać, tutaj myślę bardzo ciekawa i dużo sobie obiecują po nim władze klubu i trener Luke Reynolds, to Rafał Szymura w zeszłym sezonie GKS Katowice, 2 lata wstecz Zaksa Kędzierzyn Koźle, no i on w GKS-ie Katowice no, udźwignął rolę lidera. Tak, udźwignął rolę lidera, mówiliśmy o nim sporo właśnie w odcinku poświęconym GKS-owi Katowice, kiedyś już w takim klubie od takiej randze w plus-lidze występował, wspomniałeś o Zaksie, ale sądzę, że będzie tutaj może miał trochę więcej szans gry niż w Kędzierzynie, chociaż rywalizacja na pewno będzie trudna, bo obok niego jeszcze jest Tomasz Fornal, no i
jak w tej trójce Luati w Fornalu odnajdzie się Rafał Szymura. Sądzę, że niekoniecznie musi być tu żelazną postacią Jastrzębskiego Węgla, ale uważam, że za solidne wzmocnienie po prostu. Tak, myślę, że właśnie ta para też zawodników i Szymura i Fornal powinni być jeszcze lepsi, tak, że oni powinni z uwagi też na swój wiek progresować. No i na pewno też progresować będzie Michał Gierżot. Jest to wychowanek Akademii Jastrzębskiego Węgla. W zeszłym sezonie już miał okazję grać w pierwszej lidze w SMS-ie Spała. No i tutaj znowu odwołamy się Pre-Zero Grand Prix i on prezentował się, no Jastrzębski Węgiel w ogóle wygrał cały ten turniej, tak, więc no jakby pewnie zbudowali trochę pewności siebie w całej drużynie, trochę pozytywnej energii wlało to, że oni na piasku radzili sobie świetnie, no i Gierżot był jedną z głównych postaci tej nietypowej, bo nietypowej, ale jednak no rywalizacji o coś na piasku. Zgadza się i oprócz tego, że już na tym piasku nam się zaprezentował, no to jeśli ktoś śledził pierwszą ligę, no to miał okazję obserwować go w barwach SMS-u Spała, gdzie był właściwie podstawowym zawodnikiem i z dobrej strony się prezentował, także no, może nie mieć wielu szans na grę, ale sądzę, że to bardzo obiecujący zawodnik. Tak, i myślę, że wbrew pozorom wcale nie jest powiedziane, że on nie będzie raz na jakiś czas otrzymywał szansy na grę, nawet pomimo tego, że jest trzech przyjmujących, którzy no też mają ostrzą sobie zęby na pierwszy skład. Również nowy atakujący, no i tutaj też rewolucja, no bo Dawid Konarski po jakimś tam czasie spędzonym w Jastrzębskim Węglu najpierw próbował dostać się do Korei, a nie udało się, on finalnie wylądował w Cerradzie Enei Czarnych Radom. W jego miejsce Mohamed Al-Haghdadi, w poprzednim sezonie brazylijski Funvik Taubaté. No to jest kolejny zawodnik z Brazylii, który dołączył do Plus Ligi w tym sezonie. No i to jak myślisz, czy to jest zmiana na plus, zmiana na minus względem Konarskiego? No bo Konarski zbierał raczej takie negatywne recenzje, co trochę może i niewdzięczne, bo to nie jest, bo ma taką charakterystykę nieefektowną, więc na pewno będzie bardziej efektowny Al-Haghdadi, ale pytanie, czy będzie bardziej efektywny i skuteczny. Tak, siatkarz o zgoła innej charakterystyce aniżeli Dawid Konarski, na pewno ma lepsze parametry skocznościowe, bo większy taki atleta się z niego wydaje, że jest, także atakuje w zupełnie stylu niż Dawid Konarski. Byłem bardzo pozytywnie do niego nastawiony, sądząc po tym, co gdzieś tam kiedyś widziałem w jego wykonaniu, ale trochę zaczęły mnie niepokoić jego występy w sparingach, bo w kilku z nich już w barwach Jastrzębskiego Węgla wyglądało to niezbyt dobrze, ale może to połączmy parę z tym, że właśnie on dużo bazuje na fizyce, na motoryce. Może w związku z tym, że po epidemii jeszcze jest trochę przyrdzewiały i że to jest okres przygotowawczy, może on dopiero to, co ma najlepszego, szykuje na sezon, ale pomimo tego, że trochę mnie te sparingi zaniepokoiły, no to sądzę, że wobec Dawida Konarskiego to jest dobre zastępstwo i sądzę, że bardzo dobry atakujący może się po prostu sprawdzić w Jastrzębiu. No właśnie te takie kuluarowe gdzieś opinie są takie, że w sumie no Kuba Bucki wcale nie musi koniecznie przegrać tej rywalizacji. Oczywiście jak będzie, to myślę, że nikt do końca nie wie, no bo tak jak mówisz, no to jest tylko i wyłącznie okres przygotowawczy, on jeszcze ma sporo czasu, żeby dojść do swojej optymalnej formy fizycznej. Natomiast w zeszłym sezonie, no w Funviku Taubaté były momenty, w których no przegrywał już z dość wiekowym Leandro Vizotto rywalizację. Czy to prawda? Był podstawowym zawodnikiem Al-Haghdadi przez większość sezonu, ale im bliżej końca było, częściej rozkładu wskakiwał Leandro Vizotto. Nie ma stuprocentowej pewności, czy chodzi wyłącznie o jego dyspozycję sportową, czy może o to, że od kilku miesięcy przed końcem sezonu pojawiały się informacje o tym, że on nie dostaje pensji w swoim brazylijskim klubie. Może jedno z drugim się połączyło, może spadła motywacja, może jakieś konflikty się pojawiły i dlatego częściej widzieliśmy na boisku byłego już reprezentanta Brazylii. Tak. Trochę niejasna sprawa. No i drugim atakującym Jakub Bucki, podobnie jak w zeszłym sezonie, on sobie dobrą opinię zrobił na pewno zagrywką, bo on zadaniowo wchodził i bardzo często punktował albo co najmniej utrudniał rywalom odbiór zagrywki. No i właśnie no, ten mecz z Zenitem Kazań na wyjeździe też warto wspomnieć, że on w tiebreaku przecież wszedł i chyba seria 5 czy 6 zagrywek, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba 14-9 chyba było dla Zenitu, chyba jak poszedł Bucki na zagrywkę. No właśnie, no to 14-9 z takich wyników raczej się rzadko w tiebreaku wychodzi, no Jakub Bucki pokazał, że się da. Więc bardzo dobra zagrywka, natomiast tutaj też, żeby oddać rzeczywistość, to nie jest tak, że on, gdy grał w ofensywie dużo w zeszłym sezonie, to radził sobie jakoś bardzo dobrze, tak, więc to nie jest tak, że nie chciałbym robić z niego człowieka, który jest kompletnym atakującym, bo to, że ma dobrą zagrywkę, to moim zdaniem jest fakt i absolutnie nie będę od tego uciekał i bardzo go cenię za ten element, natomiast ofensywa to jeszcze bym powiedział, że tak, no nie do końca.
no tak bym powiedział, że to nie jest poziom do gry o medale, więc jeżeli by się okazało, że Al-Haghdadi nie będzie dawał sobie rady i Bucki nie będzie dawał sobie rady, no to na prawym skrzydle Jastrzębie może mieć problem. Może mieć o tyle problem w ogóle nie tylko na prawym skrzydle, ale w ogóle z kończeniem ataków na wysokiej piłce, bo żaden z przyjmujących w sumie nie wygląda mi na taki, który mógłby Al-Haghdadiego w takiej właśnie sytuacji, gdzie piłka jest wysoko postawiona, zastąpić. Chociaż mieli w zeszłym sezonie Dawida Konarskiego i w składzie był Tomasz Fornal i choćby Julien Linel czy Dominik Dypowski, a potrafili w takim zestawieniu ogrywać dwukrotnie z innych kazań, więc może to nie będzie największa przywara tej drużyny. Tak, tylko że właśnie ja tak sobie sprawdziłem charakterystykę tych w zasadzie każdej drużyny plus ligi. No i Jastrzębski Węgiel był drużyną, która najbardziej przeszkadzała rywalom w zdobywaniu punktów, czyli można powiedzieć, że mieli świetny blok. A no i na przykład no From, który miał świetny blok, jego już nie będzie. Był Konarski, który miał świetny blok, jego też również nie będzie na skrzydle. No i nagle się okazuje, no, że tutaj może być, może się okazać nagle, że oni już nie będą tak skutecznie powstrzymywać rywali, bo zagrywka jeszcze powinna być dobra, ale na przykład z blokiem już będzie gorzej. A na przykład nie ma aż tak dużej jakości ofensywnej, no bo tej jakości właśnie w zeszłym sezonie też brakowało. Na tle Zaksy, na tle PGS Kry Bełchatów, to po prostu znacząco odstawali, jeśli chodzi o skuteczność, tak? Więc oni raczej się specjalizowali w obrzydzaniu swoim rywalom gry, niż w samym pokazywaniu wyższości w ofensywie. No ale cóż, no jeżeli chodzi o blok, no to przejdźmy do środkowych bloku. Łukasz Wiśniewski, Zaksa, Kędzierzyn-Koźle w zeszłym sezonie, no to jest zawodnik, który też, no, nazwisko mówi samo za siebie. Ludzie, którzy śledzą uważnie rozgrywki, doskonale wiedzą, że Łukasz Wiśniewski od tych kilku, no już nawet w zasadzie od początku swojej kariery wszedł na pewien poziom, który nigdy nie dał mu zbyt wielu okazji do gry w reprezentacji Polski, ale myślę, że no nie sposób go nie nazwać czołowym środkowym ligi, no i on zastąpi Grahama Weigrasa. Tak, gdzieś jeszcze powiedzmy z pół szczebla niżej od tych środkowych reprezentacyjnych naszych etatowych. Trochę mu jednak zabrakło gdzieś na przestrzeni kariery, żeby na dobre zaistnieć w naszej kadrze. Może kilku centymetrów wzrostu. Być może tak, być może właśnie trochę wzrostu, chociaż Jakub Kochanowski też do olbrzymów nie należy, a no, ale, wydaje się, ale że zrobi większą. Tak, Kochanowski jest, myślę, wybitnym ewenementem, tak. No, dokładnie tak. No, ale odszedł Graham Weigras, trzeba było poszukać Polaka na tę pozycję i myślę, że jeśli do wzięcia był Mateusz Bieniek i Kuba Kochanowski, no to Łukasz Wiśniewski był taką postacią numer 3 z Polaków do wzięcia na tej pozycji, no bo zakładam, że cała reszta była trochę nie do wyciągnięcia, więc sądzę, że tu bardzo dobrze Jastrzębianie wylądowali. Tak, myślę, że to był, tak, no, dokładnie tak to można określić, ja tak to widzę, że to jest najlepsza możliwa zmiana z punktu widzenia Polaków, bo jeżeli Zaksa sobie upatrzyła Kochanowskiego, no to Kochanowski, jakby rozumiem jego argument, że chciał dołączyć do Zaksy, no było, nie było czołowej też drużyny ligi i to już od kilku sezonów. No Łukasz Wiśniewski to myślę, że to jest bardzo mocne nazwisko. Czwartym środkowym będzie młody Patryk Cichosz-Dzyga. Też jest wychowanek Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Dwa nazwiska zostają, Juri Gładyr, Michał Szalacha i to jest moim zdaniem no, mocne zestawienie środka. Dość kompletne, może nie najmocniejsze w lidze, ale wydaje mi się, że na pewno nie mają się czego wstydzić tutaj Jastrzębianie. Nie, i to tak podobnie zresztą wyglądało w zeszłym sezonie, no bo Graham Weigras też bardzo, bardzo dobry środkowy. No ewentualnie może ta zmiana Patryk Cichosz-Dzyga za Piotra Haina to jest jakieś tam osłabienie, bo nie wiemy na co stać właśnie tego młodego środkowego, no ale i tak sądzę, że najwięcej będzie grał Gładyr z Wiśniewskim i solidne wsparcie Szalachy, więc tutaj raczej nad tą pozycją myślę, że raczej nie powinniśmy się rozwodzić w kontekście jakichś zmartwień ewentualnych, którą mogłaby przysporzyć. Tak, Hein i tak w zeszłym sezonie nie grał, więc praktycznie w ogóle. Tak, prawie więc, w ogóle nie grał, tak zgadza. Tak, więc no, myślę, że Patryk Cichosz-Dzyga po prostu będzie się uczył. Rozgrywający Lukas Kampa i Emi Tervaportti, czyli dwa nazwiska z zagranicy, reprezentant Niemiec, reprezentant Finlandii. Tervaportti przychodzi z Olympiakosu Pireus, czyli Christian From do Olympiakosu, z Olympiakosu fiński rozgrywający. Wydaje się, że taka para, która, jeżeli miałbym powiedzieć, że para, która się kompletnie uzupełnia, no to myślę, żebym wskazał właśnie tych dwóch, bo gdzie Kampa to jest taka uporządkowana raczej gra do skrzydeł,
tak i dobry blok, i dobra zagrywka, i takie powiedzmy siła fizyczna, tak Emi Tervaporti jest raczej takim błyskotliwym magikiem rozegrania, tak bym go określił. Mhm. Trochę tak, na dwa sezony przyszedł do Olympiakosu Pireus, opuszczając plus ligę, bo wcześniej grał jeszcze z Wespodany Szczecin i ty powiedziałeś o różnej charakterystyce, że to oni się dobrze uzupełniają. Ja mam wrażenie, że obu tym nazwiskom jest najbliżej takiej równowagi, jeśli chodzi o jakość i poziom gry z tych czołowych zespołów, bo sądzę, że Jastrzębie w tej pierwszej czwórce ma najmocniejszą parę rozgrywających. Mówię pierwsza czwórka, mam na myśli akurat zespoły Resowi, Jastrzębia, Skry, Zaksy i powinienem może jeszcze wymienić Warszawę. Tam też jest całkiem solidny zmiennik postaci, teoretycznie postaci Michała Kozłowskiego za na Trinidada. A jeśli chodzi o te pary w Skrze, Zaksie, czyli Łomacz i Mitycz, tam jest duży rozstrzał, jeśli chodzi o poziom moim zdaniem. Tak samo bardzo duży w Zaksie Doniutti, Prokopczuk i tak, trochę większy rozstrzał w Resowi, czyli Drzyzga, Paweł Wójcki. Tak, no zgadzam się, więc no ciekaw jestem, czy też które zestawienie będzie tym optymalnym. No Lukas Kampa od kilku sezonów w Jastrzębiu, no ewidentny też lider zespołu, taki też mentalny. Natomiast no ja jakbym miał tak brutalnie szczerze oceniać jego postawę zeszłosezonową, to przynajmniej ten początek sezonu był słaby w wykonaniu Kampy. No to jest też zawodnik, który raczej lepiej się czuje w rozegraniu do skrzydeł niż na środku. Zawsze miałem takie poczucie i biorąc to pod uwagę, jeżeli te skrzydła, o których mówimy, nie są aż tak mocne i Kampa woli grać raczej do skrzydeł, no to nawet no nie wiadomo do końca, jakie będzie przyjęcie, ale no nie będzie mógł do końca korygować skuteczności swojego zespołu Kampa, na przykład częstszą grą przez środek, bo po prostu za tym nie przepada. No być może mnie zaskoczy, ale taką widzę jego charakterystykę. Jak będzie trzeba polotu i finezji, wejdzie przybysz z Finlandii i zrobi tam wiatrach tak, jak będzie trzeba. Też wydaje mi się, że taka solidna jakby podpora dla Lukasa Kampy była wymuszona tym, że on niedawno przeszedł operację barku i jakby woleli się Jastrzębianie zabezpieczyć. Być może to jest też jakieś wytłumaczenie jego słabszej postawy w zeszłym sezonie. Tak, natomiast Kampa jest zdrowy i on już w sparingach normalnie występuje. Libero Jakub Popiwczak, Szymon Biniek, to tak jak w przypadku Olsztyna mówiłem, że Gruszczyński to taki numer 4 w Polsce, to Jakub Popiwczak to taka silna trójeczka. Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek i właśnie Jakub Popiwczak. No, myślę, że potencjał ma na no, poziom światowy. Tak widzę Jakuba Popiwczaka. No i też co jest bardzo ciekawe, że on już w Jastrzębskim Węglu, z uwagi na to, że on w sumie chyba w wieku 16 lat tam debiutował, jeżeli dobrze pamiętam, to on już te ładne kilka sezonów w Jastrzębiu występuje, tak, żebym się nie pomylił. Od 2012 roku, tak, czyli on już wtedy faktycznie 16 lat miał, gdy debiutował, więc już 8 lat w Jastrzębiu, no i powoli taka, wiesz, niby 24 lata, a legenda klubu się robi. 8 lat w Jastrzębiu, to tyle samo co Łukasz Wiśniewski w Zaksie, bo on tam trafił w 2012 roku. No właśnie i tak w sumie niepostrzeżenie się to wszystko wydarzyło, no i bardzo jestem też ciekaw, czy ten Popiwczak stanie się takim Mariuszem Wlazłym trochę Mariuszem Wlazłym dla PGS Gry Bełchatów, to Popiwczak właśnie może nie, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów z oczywistych względów, ale bardziej o lojalność i o sukcesy. No trudno mi powiedzieć, natomiast uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry libero i to jest ścisła czołówka krajowa. No i Szymon Biniek, KPS Siedlce, to myślę, że jest no, do treningów zawodnik. Myślę, że on raczej zbyt dużo okazji... Trochę podobnej roli jak Szymon Gregorowicz w ubiegłym, przepraszam, Paweł Rusek w ubiegłym sezonie, czyli no, nie za wiele na boisku, po prostu miał okazję się pokazać i pewnie tak będzie też w przypadku Szymona Binka. No i więc poznaliście nazwiska nowe, ciekawe, no i najlepszy transfer według ciebie? Jakbyś miał wskazać jedno nazwisko. Myślę, że będzie to Al-Hajdadi, ale trochę swoimi wątpliwościami się wcześniej już podzieliłem. Szymura nie sądzę, żeby był skazany na pełnienie pierwszoplanowej roli w przypadku przyjmującej, bo tam jest solidne jeszcze wsparcie Luatiego i Fornala, a właśnie za Dawida Konarskiego sądzę, że musieli Jastrzębianie poszukać zawodnika o trochę większej sile ognia, dlatego liczę, że to będzie właśnie Al-Hajdadi. No ja jednak ciutkę wyżej stawiam Szymurę, dlatego że po prostu nie, inaczej, nie ma gwarancji, że Al-Hajdadi sobie poradzi. Ja myślę, że Szymura w stosunku do Froma powinien być jednak
dużą różnicą, przy czym tak jak mówię, no to też Shimura jest takim dość zrównoważonym zawodnikiem, jeśli chodzi o te swoje dobre i złe strony. No i ciekaw jestem, jak on się wpasuje w tę układankę, tak? No bo na przykład, no on nie ma na przykład moim zdaniem jakiegoś olśniewającego bloku, dajmy na to, ale na pewno skuteczny i na pewno dobrze przyjmujący. Przy czym, no tak jak mówiliśmy, no może tej siły na skrzydłach nieco jednak zabraknąć Jastrzębskiemu Węglowi. Nowe ciekawe nazwisko, no to chyba warto spojrzeć na Gierżota, jeżeli będzie dostawał szansę i się... Tak, zgoda. No jakby jego mieliśmy okazję trochę pooglądać. Odwrotnie w przypadku Patryka Cichosza, Zygi i... No bo jego po prostu ja na przykład nie widziałem jeszcze w akcji. I największa strata? Naszym zdaniem, no to mamy w sumie... Mam ogromne wątpliwości, kogo ja miałbym wskazać, no bo tak, w zasadzie nikt się... są straty w postaci właściwie, nie wiem, Linela, Weigrasa, Konarskiego. Co będzie największą stratą, no to jest mi strasznie trudno wyrokować, bo sądzę, że Konarski ma solidnego następcę. Linel też niewiele grał. No i Weigras w postaci Wiśniewskiego też ma solidne zastępstwo, więc... No właśnie, no to ja stawiam, bo tak, bo za całokształt Linel, bo w momencie, gdy był zdrowy, to robił różnicę w Jastrzębiu i uważam, że jego faktycznie mogłoby zabraknąć, tylko że ja nie patrzę przez pryzmat tylko poprzedniego sezonu. Jeśli miałbym patrzeć przez poprzedni sezon, to może się okazać, że Konarskiego wbrew pozorom trochę Jastrzębianom zabraknie, ale Weigras. Weigras wydaje mi się, że mimo tego, że grał nie tak dobry sezon jak w Warszawie, no to jest strata, tylko że to nie jest strata, której nie udało się uzupełnić nowym zawodnikiem, czyli właśnie Łukaszem Wiśniewskim. Dobra, zmiany za nami, nowi zawodnicy, odejścia za nami. Co jeszcze? No Arturo Iglesias, drugi rozgrywający, w tym momencie bez klubu. Wiesz, to mam dla ciebie zagadkę, bo ja się musiałem długo zastanawiać. Dobrze. W jakich okolicznościach trafił Arturo Iglesias do Jastrzębskiego Węgla w zeszłym sezonie? Pamiętasz? Tak, to drugim rozgrywającym był Rafael Winiedo skończył karierę i rozpoczął pracę jako agent. Ja sobie długo nie mogłem przypomnieć, za kogo przyszedł Iglesias, dopiero już w końcu wpadłem, że to przecież o Winiedo chodziło. Tak, no i tak, i dobra, no to właśnie taka ciekawostka na koniec i przechodzimy do naszych przewidywań odnośnie kolejnego sezonu. Szósty set. Sezon 2020-2021, nowy Jastrzębski Węgiel, nowy trener Luke Reynolds, no i naszym zdaniem Reynolds ułoży to w taki sposób. Kampa, Al-Hajdadi, nie wiem do końca jak z wymową, zakładam, że Al-Hajdadi, Fornal i Shimura, moim zdaniem Wiśniewski, Gładyr i Popiwczak. Taka będzie siódemka. Może Luati za Szymurę, może Bucki wygra rywalizację z Al-Hajdadim, natomiast gdybym miał przewidywać to raczej właśnie takie zestawienie. Tak, a z tego wychodzi druga szóstka, Trevaporti, Bucki, Gierżot i Szymura albo Luati, Szalacha, Cichosz, Zyga i Szymon Minik na libero. No i to wszystko, tak jak wspominałem, będzie próbował poskładać Luke Reynolds, a Luke Reynolds, który nie zrobił furory w Berlinie, gdy był trenerem Berlin Recycling. Zgadza się, Luke Reynolds miał już okazję pełnić rolę pierwszego szkoleniowca w swojej karierze, to przed Jastrzębiem. Właśnie w sezonie 17-18 on zbudował ten skład i wyglądało to słabo. Posadę stracił w lutym 2018 roku, zastąpił go odkurzony nieco Sterian Mokulesku i stamtąd drużyną z Berlina zdobył Mistrzostwo Niemiec, jakby pokonując w finale PAOB Friedrichshafen prowadzone przez Witala Heinena, więc niezbyt pozytywny okres w karierze Reynoldsa, na pewno to zwolnienie w Berlinie. No i uważam w sumie trochę na dosłownie chwilę wracając, może wśród największych strat powinniśmy wymienić Slobodana Kovača. No właśnie. Tylko, że wybieraliśmy jakby do tej pory zawsze z grona zawodników, więc może zostaniemy przy tej regule, ale na pewno z tej dwójki szkoleniowców zdecydowanie wolałbym właśnie Kovača. Dlaczego serbski szkoleniowiec nie został? No on tłumaczył to tym, że chciał mieć swój sztab szkoleniowy, a na to mu nie pozwolono w Jastrzębiu. Oprócz tego tłumaczył, że ponoć sporo umykało w komunikacji w języku angielskim, bo lepiej się czuje pracując w języku włoskim chociażby. No i siłą rzeczy został Luke Reynolds, uważam, że to jest duże ryzyko. Tak, też tak uważam, bo jakby tak, to jest trener przygotowania fizycznego przede wszystkim i myślę, że też no pozuje na dobrego motywatora, więc tam widziałem jakieś w tych powiedzmy przygotowaniach przedsezonowych, widziałem kilka takich cytatów z niego w stylu takich właśnie coachów, których podchodzę z lekkim dystansem, być może w drużynie sportowej jednak gdzieś ta motywacja jest zdecydowanie bardziej istotna. Natomiast no
to jest jakby, jeżeli ta motywacja zadziała i przygotowanie fizyczne, no to to jest tylko jeden element układanki. No a co z zarządzaniem grupą, co z taktyką, co z doborem zawodników i tak dalej. Tego do końca nie wiemy. No i dokładając do tego wszystkiego, że Reynolds jest pewnym znakiem zapytania jest Al-Haddadi i wydaje mi się, że to nie jest drużyna, która ma bardzo dużą moc na skrzydłach, to ja gdybym miał przewidywać ich pozycję na koniec sezonu, to raczej wydaje mi się, że to nie będzie medal. Raczej, okej, może to być przedział 3-5, tak myślę, ale ja raczej nie widzę ich jako kandydatów, moim zdaniem, jako drużynę kompletną, która będzie w stanie nawiązać rywalizację z kilkoma drużynami, tak? Co nie znaczy, że to nie będzie mocna drużyna, natomiast asekuracyjnie 3 do 5, bardziej 4-5 niż 3. Myślę, że to jest mocna drużyna i też myślę, że chyba nie słabsza niż ta, co była w zeszłym sezonie, a tamtą typowałem nawet na mistrza Polski, ale po prostu uważam, że teraz trochę mocniejsi mogą się okazać niektórzy rywale i przez to w czołówce zrobi się nieco gęściej, biorąc pod uwagę, że mam spore wątpliwości co do tego, jak to poukłada Luke Reynolds, no to wybiorę sobie ten 3 pozycyjny przedział miejsc 3-5, konkretnie bliżej mi 4-5 miejsca. Okej, no to widzę, że tutaj się zgadzamy. Czyli już tak powoli, mówię, jesteśmy na finiszu już tego naszego cyklu przedsezonowego, więc już mniej więcej można ułożyć z naszych typów taką tabelę. Zostały nam tylko 3 drużyny, o których będziemy wam opowiadać w nagraniach w przeciągu 3 następnych dni od dzisiaj. Mamy nadzieję, że akurat ten odcinek wam się spodobał. Rzuciliśmy, myślę, trochę światła na to, jakie zmiany nastąpiły w Jastrzębskim Węglu i ciekawi jesteśmy właśnie waszego zdania, czy Jastrzębski Węgiel to jest drużyna na medal. Dajcie nam znać, po prostu skomentujcie, jesteśmy bardzo ciekawi, co wy wszyscy o tym sądzicie. A tymczasem za dzisiejszy odcinek dziękuję, Piotr Złoch i Filip Korfanty. Dzięki, że jesteście z nami i pamiętajcie, dajcie suba i podzielcie się naszymi nagraniami z waszymi znajomymi. Trzymajcie się. Trzymajcie się.